Funkcję f od x przesunięto wzdłuż osi układu współrzędnych, otrzymując funkcję o wzorze g od x równa się f od x plus 4. Wobec tego funkcję f od x przesunięto o. No i teraz musimy sobie przypomnieć, jak działały przesunięcia, translacje funkcji. Załóżmy, że mamy funkcję f od x i chcemy ją przesunąć o jakiś wektor v o współrzędnych, powiedzmy, p oraz q. W rezultacie dostajemy sobie funkcję g od x, którą można zapisać wzorem f od x minus p plus q za nawiasem. I teraz tak, mamy wyjściowo funkcję f od x u nas w treści zadania i my ją przesuwamy wzdłuż osi układu współrzędnych, otrzymując funkcję o wzorze f od x plus 4. Zobaczmy, czyli nie było przesunięcia na drugiej współrzędnej. To jest pierwsza współrzędna wektora, to jest druga. Pierwsza współrzędna odpowiada za przesunięcie lewo-prawo, druga współrzędna odpowiada za przesunięcie góra-dół. My mamy tutaj tylko, powiedzmy w cudzysłowie, majstrowane przy x. I teraz tak, tutaj mamy nasze minus p jest równe 4. Czyli zapiszmy sobie minus p to jest 4, mnożymy przez minus 1, p to jest minus 4. Czyli nasz wektor przesunięcia v to będzie wektor o współrzędnych. Na p dajemy minus 4, na q dajemy 0. Czyli jak to interpretujemy? Przesunięcie o 4 jednostki w lewo. Odpowiedź C. Bo tutaj przy wektorze minus 4 oznacza nam przesunięcie o 4 jednostki w lewo, stąd odpowiedź C. Zapamiętajmy, przesunięcia lewo-prawo są jakby przeciwne do intuicji, mniej intuicyjne. Otóż jeżeli mamy na przykład we wzorze zapisane f od x plus 5, to będzie nam oznaczało przesunięcie o 5 w lewo. Jeżeli będziemy mieli zapis f od x odjąć 5, to będzie oznaczało przesunięcie o 5 w prawo. Jeżeli byśmy mieli f od x odjąć 5 za funkcją, to oznacza przesunięcie o 5 do dołu. A jeżeli będziemy mieli przesunięcie f od x równe plus 5, to będzie oznaczało przesunięcie o plus 5 do góry. A jeżeli będziemy mieli połączone przesunięcie, na przykład f od x minus 3, powiedzmy plus 2, to będzie w tym nawiasie oznaczało przesunięcie o plus 3 w prawo, a tutaj nasze q będzie oznaczało przesunięcie plus 2 do góry. Czyli generalnie tutaj byłoby przesunięcie o wektor v o współrzędnych 3 oraz 2.